Cześć, z tej strony Kuba i dzisiejszy materiał będzie bardzo nietypowy. Po pierwsze dlatego, że nie jestem zanimowany. Po drugie dlatego, że dzisiaj nie jest to niezbędny nic gracza. Dzisiaj startujemy z nowym cyklem, zobaczymy jak długim, poświęconym wskazówkom dotyczącym obsługi programu Photoshop dla graczy i dla mistrzów gry. Będziemy robić fajne rzeczy. Na pierwszy ogień idzie bardzo przydatna sztuczka. Nauczymy się dzisiaj zamieniać zdjęcia, takie wykonane aparatem, na coś co udaje i imituje digital art. Wiele razy zdarzało mi się, szukając grafik dla moich bohaterów gdzieś w Google Grafika, trafiać na cudowne zdjęcia z rekonstrukcji historycznych, z planów filmowych i czasami aż chciałoby się, żeby taki jegomość na obrazku został twarzą mojego bohatera. No niestety, kiedy przyniesiemy takie zdjęcie jakiegoś zwykłego typa w hełmie na sesję RPG, a pozostali gracze będą mieli cudowne, piękne ilustracje, cyfrowe, jakieś arty, prawda, grafiki, trochę się to będzie ze sobą stylistycznie kłócić. Ale z odrobiną magii Photoshopa na wszystko jest rozwiązanie. Ściągamy plik na dysk, otwieramy go Photoshopem i jesteśmy gotowi do działania. Ja już mam przygotowane cudowne zdjęcie autorstwa PhotoForge. W opisie filmu znajdzie się facebookowy odnośnik do fanpage'a. Przepiękne zdjęcia. Najpierw zrobimy kilka rzeczy, które przygotują nas do pracy nad zdjęciem. Po pierwsze polecimy na prawą stronę ekranu i klikniemy na kółeczkę przy naszej warstwie. Jeśli tego nie zrobimy, warstwa będzie zablokowana i nie będziemy w stanie jej edytować. Teraz wybierzemy narzędzie kadrowanie. Łapiemy za krawędź i przesuwamy, tak żeby schować zbędny nam dół zdjęcia i ukryć adres strony. Swoje zdjęcia wykadrujcie tak, jak sobie uznacie za stosowne. Zatwierdzamy enterem. Kolejny krok przygotowujący nas do całego procesu twórczego to przekonwertowanie naszego obrazka na obiekt inteligentny. Ułatwi nam to późniejsze ewentualne poprawki i zmiany, jeśli niechcący zrobimy jakąś bubę. Robimy to klikając na warstwę prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję konwertuj na obiekt inteligentny. Teraz klikamy na samym dole pod warstwami ten kwadrat z kółkiem w środku. Zrobimy w ten sposób maskę. Co to maska i po co nam ona będzie? Zajmiemy się tym później. Spokojnie, wszystko wytłumaczę. Po stworzeniu nowej maski ona automatycznie sama się wybrała i zaznaczyła. Nie chcemy tego. Myszka wyżej i klikamy na swój własny obrazek. Lecimy na górę ekranu. Daleko, pod filtry. Klikamy i z wysuniętej listy wybieramy galerię filtrów. Interesować nas tutaj będzie jeden konkretny filtr. Wycinanka z zakładki artystyczne. Klikamy na wycinankę, ale teraz jeszcze nie będziemy się grzebać z jej ustawieniami, po prostu klikamy OK. Nasza warstwa powinna wyglądać tak jak u mnie na ekranie. Biały kwadrat oznaczający maskę, inteligentne filtry, galeria filtrów. Klikamy na warstwie prawym przyciskiem myszy i wybieramy powiel warstwę. Powtórzymy ten proces dwa razy. No, nareszcie! W końcu zabieramy się za prawdziwą, artystyczną robotę. Zmienimy nazwę najwyższej warstwy na tło i zarys postaci. A potem klikniemy dwa razy na napis Galeria filtrów. Wróciliśmy do ustawień naszej wycinanki. Po prawej pokazują nam się opcje filtra. Liczba poziomów, prostota krawędzi i dokładność krawędzi. Pierwsza, upraszczając trochę, odpowiada za ilość wykorzystanych kolorów. Prostota krawędzi odpowiada za prostotę krawędzi. A dokładność krawędzi mówi nam, jak bardzo geometryczna i regularna będzie ilustracja. Im mniejsza wartość, tym więcej na ilustracji będzie regularnych kwadratów, trójkątów, a mniej chaotycznych, nierównych kształtów. Generalnie chodzi o to, jak starannie filtr będzie starał się odwzorować zdjęcie. Właśnie w tych trzech słówkach będzie się działa cała magia. Działamy na najwyższej warstwie, tej nazwanej tło i zarys postaci. Ta warstwa będzie odpowiadać za ostateczny wygląd tła i ogólny kształt naszego bohatera lub bohaterki. Nie chcemy tutaj zbyt wielu detali. Wręcz przeciwnie, wszystko powinno być niewyraźne i geometrycznie proste. Liczbę poziomów zostawię na 8, dokładność ustawię na 2, pobawię się za to prostotą krawędzi. No, siódemka to jest chyba dla mnie złoty środek. Góra hełmu szczególnie dobrze wygląda. Jest taka kanciasta, niewyraźna, ale wciąż widać, że to jest hełm. Nie tracimy też kształtów uczni, a o to nam tutaj chodzi. Kanciastość, chaotyczność, ale też możliwość zrozumienia, co pod tymi wszystkimi kształtami się ukrywa. Pamiętajcie, wszystko tutaj zależy od waszej grafiki i waszego pomysłu. Bawcie się ustawieniami i szukajcie takich pasujących wam, bo kopiowanie tego, co ja robię, nie ma najmniejszego sensu. Zatwierdzam warstwę oklejką i wracamy do naszego głównego ekranu. Teraz zmienimy nazwę drugiej warstwy na twarz plus detale. I znowu klikniemy na galerię filtrów. Tym razem chcemy być bardziej szczegółowi, wyciągnąć rzeczy, które nie były widoczne na pierwszej warstwie. Zwróćcie uwagę na rękawicę po prawej na dole. Chcemy, żeby była widoczna. Chcemy też, żeby pojawił się taki lekki zarys tej drugiej daleko w rogu. Ważna też teraz jest sama twarz. Pamiętajcie jednak, nie chcemy, żeby rzeczy były zbyt szczegółowe.
Rysy twarzy dalej mają być proste i geometryczne. Ściągniemy prostotę niżej i... piątka wygląda chyba całkiem dobrze. Na policzkach są wielkie plamy koloru, krawędź hełmu na czole jest wyraźna, nos jest bardzo trójkątny, o taki efekt chodziło. Klikam oklejkę i przechodzimy do ostatniej warstwy. Nazwiemy ją oczy. Tylko oczy. Oczy są miejscem, w które zawsze najpierw się patrzymy. Jesteśmy jako ludzie zaprogramowani tak, by zwracać na nie uwagę. Artysta rysujący portret tak samo zawsze najwięcej czasu poświęci właśnie oczom. Nie zgadniecie, co teraz zrobimy. Tak, otworzymy galerię filtrów. Wcześniej byliśmy na 8.5.2. To teraz spróbujemy zejść jeszcze niżej. 8.2.2 wygląda dziwnie. 8.4.2 nie widzimy źrenicy. 8.3.2 chyba będzie idealnie. Okejkujemy. Dobra, teraz czas zebrać to wszystko do kupy i do tego właśnie przydadzą nam się ustawione wcześniej maski, czyli te białe kwadraciki. Klikamy na biały kwadrat przy najwyższej warstwie, tej na samej górze, a potem narzędzie pędzel po lewej stronie ekranu. Idziemy na górę do ustawień pędzla, ustawiamy twardość na 100% i rozmiar na odpowiedni w zależności od rozmiaru naszego obrazka. Upewniamy się, że tutaj po lewej stronie na dole czarny kwadrat jest wyżej od białego, bo to oznacza, że rysujemy na czarno. I teraz są fajerwerki. Rysując pędzlem po masce będziemy odkrywać warstwę niżej. Chcemy odkryć wszystkie miejsca, gdzie wcześniej zależało nam na szczegółach. Twarz, kontury twarzy, rękawice, trochę kolczugi. Kiedy już to zrobimy, klikamy na maskę kolejnej warstwy i robimy to samo. Tym razem odsłaniając już tylko oczy. Chwila roboty i tada! Nasz art jest gotowy. Dla małego porównania, zrobiona przez nas w kilka minut grafika kontra ściągnięte z neta zdjęcie. Nie wiem jak wam się to podoba, ale jak dla mnie efekt jest naprawdę spoko. I tak na koniec w ramach małego posłowia. Po pierwsze, suwaki. Pamiętajcie, żeby bawić się wszystkimi trzema. W zależności od ilustracji, niska liczba poziomów może być świetną stylową, czasem też dokładnością krawędzi ustawioną na 1 albo na 3 osiągniecie super efekt. Nie ustawiajcie tylko różnej liczby poziomów na warstwach, bo ciężko to potem płynnie złożyć w całość. Po drugie, wszystkie zmiany do grafik róbcie przed całym procesem. Chcecie zmienić kolor czegoś, coś dodać albo usunąć? Zróbcie to najpierw na czystym zdjęciu, a dopiero potem nakładajcie filtry. Po trzecie, mistrzowie gry mogą tej samej metody używać do robienia mega klimatycznie wyglądających ilustracji pomieszczeń i lokacji. I po czwarte, na sam koniec, jeśli przerobicie gdzieś grafiki korzystając z poradnika, podeślijcie mi je na Facebooku. Będę bardzo szczęśliwy, mogąc zobaczyć efekty waszej pracy. A w międzyczasie trzymajcie się ciepło, powodzenia i miłej zabawy.